Kto wierzy, niech wierzy. Kto nie wierzy, niech wróci do Boga i sam zobaczy. Przesłanie Sławika do chrześcijan. Mały, 10-letni prorok Sławik Kraszennikow miał specjalne przesłanie dla chrześcijan i nie tylko. Często pomijane było kwintesencją jego pracy tu, na ziemi. Jak sam powiedział, zapytany wcześniej przez mamę, po co tu przyszedł? Sławik mówił, uprzedzić ludzi i pomóc im się ratować. Przyszedłem, by ludzi ratować, by pomóc w ratowaniu ludzi. Ale głównym celem mojego życia jest walka ze złymi duchami. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Wiaczesławie, bo tak mu było na imię, powiem tylko w dwóch zdaniach, iż był to mały prorok, który zaczął prorokować w wieku 5 lat, a skończył w wieku lat 10, gdy umarł. Miało to miejsce w roku 1993, na długo przed wydarzeniami z 11 września, zamachami w Rosji i wieloma innymi, które chłopczyk przewidział, jak i tymi, które jeszcze mają nadejść, a które między innymi znajdziemy w tym filmie. Warto nadmienić, iż tematy proroctw Sławika są zawsze związane z przyjściem Antychrysta, pieczęcią bestii, demonami, UFO, chipowaniem ludzi, czasami ostatecznymi i ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa. Przesłanie do chrześcijan jest w dużej mierze opisem wydarzeń, które będą miały miejsce przed powrotem Pana i swoistego rodzaju instrukcją, co należy czynić, żeby do tego się przygotować. Chłopiec powiedział, że identycznie jak Jan Apostoł, tak i wielu innych po nim mówiło o czasach ostatecznych, ale że on jest ostatni i powiedział już wszystko ludziom i więcej nikt im mówić nie będzie, ponieważ więcej takich jak on Bóg nie da i że on nie dożyje tych czasów, ale jego mama tak. Nad wyraz mocno i dobitnie pragnę zaznaczyć na początku pierwszy i najważniejszy przekaz Sławika, który będzie nie w smak wielu zwolennikom jego przepowiedni. Jednak jest to wedle Wiaczesława, małego proroka, rzecz najważniejsza. Mianowicie, iż ludzie powinni wszystko oddać Bogu. Robić wszystko w zgodzie z Bogiem. Rozumnie pościć, dużo modlić się, chodzić do kościoła, spowiadać się i przystępować do komunii świętej z Jezusem Chrystusem. Jak mówił, byle dzika róża wyleczy z raka, jeżeli z Bogiem. Idźcie do kościoła, idźcie do Boga. Bez kościoła nikt nie przeżyje i nie uratuje się. To był najważniejszy przekaz Sławika, który powtarzał zawsze wszystkim. Bóg, świątynia, spowiedź, kościół i komunia. Sławoczka był też wyznawcą bardzo ciekawej filozofii, która
w różny sposób wpisuje się we współczesne nurty psychoterapii, biologii, psychologii, genetyki, czy też w słowa Pisma Świętego. Otóż twierdził on, że wkrótce, w czasach ostatecznych, każdy z nas będzie miał władzę, aby cały swój ród, wszystkich swoich przodków, albo uratować, albo pogrzebać, zatracić. Że to my zdecydujemy, odrzucając pieczęć bestii, albo ją przyjmując i idąc w objęcia Antychrysta, a zdradzając Boga. Mamusiu, kto przyjmie diabła, ten do niego pójdzie i zgubi cały swój ród. Nawet dobrych ludzi, mamusiu, w swoim rodzie można zgubić, jeżeli my, jako ostatni przedstawiciele swojego rodu, przyjmiemy pieczęć szatana. Z drugiej strony jest to jednocześnie ogromna szansa, gdyż jeżeli chociaż jedna osoba z żyjących w danej rodzinie dokona tego heroicznego czynu nieprzyjęcia pieczęci bestii, uratuje cały swój świętej pamięci ród. Teraz, pod koniec czasów, Bóg podlicza wszystkie rody i trzeba dużo się modlić, bowiem zgromadziło się w nich dużo grzechów rodowych. Trzeba prosić Boga o przebaczenie grzechów swojego rodu. Trzeba je wymadlać. Powyższe mając na względzie, dodać by należało, iż wszystko to nie będzie wcale takie proste, bowiem w czasach ostatnich, z powodu znaku bestii w świątyniach, jedni duchowni będą mówić: bierzcie pieczęcie, bierzcie pieczęcie, a inni kapłani będą mówić: nie bierzcie pieczęci, nie bierzcie pieczęci. Ostatecznie doprowadzą do tego, że zmienią samo wyznanie wiary. To będzie dla ludzi bardzo dziwne. Ludzi, mamusiu, szczególnie uderzy zmiana wyznania wiary. Zaczną się bać chodzić do takich świątyń, w konsekwencji one opustoszeją lub zezwolą ewentualnie, żeby robić w nich czasem jakieś małe warsztaty rzemieślnicze. Sławik mówił, że do świątyń trzeba chodzić do samego końca, nawet jeżeli usuną lub zmienią wyznanie wiary. Ale trzeba jednak znaleźć takiego kapłana, który nie zdradził Boga. Służy po dawnemu, jemu spowiadać się i od niego komunię świętą przyjmować. Jeżeli ludzie tego nie zrobią, nie wytrzymają i zaczną głupieć. Ponieważ nie wszyscy kapłani zdradzą Boga, to trzeba chodzić i szukać takich właśnie kapłanów ze względu na spowiedź właśnie i komunię świętą. Trzeba obowiązkowo chodzić do kościoła, modlić się w domu i w świątyni, obowiązkowo przystępować do spowiedzi i komunii świętej, aby zabezpieczyć się przed zombizacją. Mamusiu, bez spowiedzi i komunii świętej ludzie zaczną bardzo szybko głupieć i innego wariantu nie ma. W tym czasie będą jeszcze mocniej prześladować chrześcijan. Drogi będą patrolowane,
chrześcijan będą szukać. Trzeba unikać wielkich miast i głównych dróg. Będziecie musieli się chować. Gdy system zarządzania stanie się gorszy niż za Stalina, inwigilacja, podsłuchy, chipy, paszporty światowe i pieczęcie bestii będą już używane i propagowane, będzie bardzo ciężki czas dla chrześcijan. I jakby tak z boku popatrzeć, to wszystko jakby było szykowane dla przyjścia diabła. On nagle przyjdzie we własnej osobie. Antychryst. Antychryst, czyli antychryst, czyli przeciwieństwo Chrystusa Pana. I dlatego, jak mówił Sławoczka, ani Sławoczki rady, ani Sławoczki proroctwa, ani Sławoczki uzdrowienia, nic nie ma takiego znaczenia, jak to, po co Wiaczesław Kraszennikow przyszedł na ziemię ludziom oznajmić, że ludzie będą masowo głupieć bez spowiedzi i komunii świętej. Trzeba ją przyjmować jak najczęściej. Wydarzenia te będą niespodziewane. Nikt tego nie prorokował. Nikt tego nie będzie się spodziewał, gdyż żaden z dawnych świętych proroków o tym nie mówił. Nie ma o tym proroctw ani objawień. To zaskoczy wszystkich. Będą się działy takie rzeczy, których nikt się nie spodziewa. Nawet święci tego nie wiedzą. Wszystko to zostało całkowicie przed ludźmi ukryte. I na tym skończę pierwszą część przesłania do chrześcijan od małego rosyjskiego proroka. Kto wierzy, niech wierzy. Kto nie wierzy, niech wróci do Boga i sam zobaczy. Jeśli możesz, to nie subskrybuj mojego kanału. Daj łapkę w dół i niemiły komentarz, ale na duszę zmarłych twojego rodu i twoją własną duszę wróć do Boga.